Witamy, Witka. Cześć. Cześć. Już jesteśmy. Gdzie cię boli? Prawa noga. Zimno ci? Dupę. Dupę? Zaraz przyjdzie Dareczek. Pił. Pił? Pijany? Pokryjesz koszty akcji. Ale. Ja przejdę na drugą stronę. Główną przyczyną wezwania był alkohol, pokryję. Także nic się nie ma co na tym musimy działać. Dobra, badanie fizykalne. Rol. Tak? Przejdź może na drugą stronę, ostrożnie. Nie powinno się przejść pod podobanym, ale... Ale w tych warunkach, znaczy jakbyś zszedł można. Z mojej nogi, to wtedy przejdę. O, byłoby prościej. Dobra, powolutku. Dobra, gdzie jest szypior? Normalnie przystawka gdzie munderowa. Gdzie jest kierownik akcji? Jestem. Szypior! Apteczka, jest? Strych jest! Kurwa, mać. Dobra. Stary, a tu jest kamera. A żebym tutaj szukał szpary jakiejś nowej i mnie cholera, żebym się ciulnął o kramień. Ale spadłeś? I żebym się ten... Ale upadłeś z wysokości? Ja, żebym się pokulał. Gdzie to było? To było w tym miejscu czy przyszedłeś? Nie, żebym się trochę przytulał. Przytulał, ale już czyli, dalej nie a spadłeś mogę. Z wysokości? No takich 2 metry. 2 metry, tak? Ta. Jak spadłeś? Na bok, na nogi? Na nogi, na kolano i tu. Dobra, okej. Okay. Pamiętasz, co się stało generalnie od początku do końca? No, jechało, kruszyzna była i... No. I żebym pojechał po progu. No dobra, słuchaj, zbadam cię teraz generalnie. Rękawiczki mam założone. Jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie. W głowę się nie uderzyłeś. Nie, spadłem nie. Ten na nogi, na kolana i na ręce. Na nogi, na kolana, tak? Dobra, chorujesz na coś? Nie. Jesteś uczulony? Nie. Kiedy ostatnio jadłeś? Jakieś 3 godziny, 4 godziny temu. Dobra, obojczyki całe. Klatka. Jak jeżeli się coś zaboli, to mi powiedz. Dobra. Klatka piersiowa cała, mostek, brzuch. Może wnętrze, tak? Tak. Boli cię brzuch? Nie. Jak uciskam, nie. Spojenie łonowe, całe. Dobra. Miednica. Nie boli cię, jak ściskam? Nie ma ruchomości. Książka zamknięta, książka otwarta. Okej. Okay. Która noga cię boli? Prawa. Prawa, dobra. To pozwól, że zbadam ci lewą, dobra? Dobra. Okej. Okay. W którym miejscu cię boli? Udo, tak? Tak. Wyczuwam zgrubienie? Mogę podejrzewać, że jakoś jest złamana? No, chyba tak. Tak? O kurwa, nie mogę nie ruszać. Nie kolanie jeszcze tak, ale w kolanie ruszałeś, tak? Bo przyturlałeś się tutaj. Tak, ale nie mogę. Ale bolało cię w udzie, tak? Pokaż, w którym miejscu palcem. Już tu jest. Zajebiście, stary, nie ma problemu. Okej, okay. A ręce całe? No, aż ręka cała, ale łokieć mnie strasznie boli. Ruszać mi lewy, mogę, ale... prawy łokieć, lewy, tak? Lewy, czyli prawa noga, lewy łokieć. Chłopie, to się tu podkurzywa chyba kosmicznie. O, sam ten końcówka. O. Końcówka? No, końcówka. Czy ten czubeczek? Może ja podmucham. Traci oddech! Traci oddech! Mamy, powiedz mi tutaj kierowniku, czy mamy sprzęt jakiś medyczny? Dobra. Mamy za to nosze. Ale pamiętajmy o tym, że nosze jeszcze nikogo nie urtowały. Stary, wszystko będzie dobrze. Dobra, mamy nogę, mamy pętlę, tak? Królowe, które nam się nie przydadzą, bo nie wszyscy schodzą do studni. Kto nie schodzi do studni, niech da pętlę. Ja będę schodził. Musimy unieruchomić ci nogę, stary, wiesz? Dobra. I rękę też. Ale ręką mogę ruszać, tylko że mam się... Boli? Boli mi to. Tak, ale ruszasz bez problemu. No. To przytrzymuj sobie tak rękę. W ogóle piłeś. Ja czuję od ciebie wpływ alkoholu. Ale wiesz, nie, tylko parę łyczków, tak że wiesz, żeby cieplej było, ale generalnie tak to śniadanka. A pochodzisz z... Ja utraciłem.
Nie pamiętam. Nie mogę sobie jakoś przypomnieć tego faktu. Dobra. Dawać pętle. Po pierwsze, mamy dawać z podcastu NRCT. Jest NRCT, dobra. Dawać pętle, no. Karol, przynajmniej można ukryć mu klatę piersiową. Kurwa, masz pętle dali, te. Wyciągać te pętle z krola. Weź tam ten, zarządź. Zarządź, żeby kto nie idzie na studni, niech da pętle. Z krola mogą być. Drugie pętle, my musimy unieruchomić nogę kolesiowi. Dobra. No, kieruj, szczypior. To lek tutaj! Szczepior jest kierownikiem, no nie? Karol, podaj pętlowi. No. To lek, tu jest jedna pętla. Od ekipy. Fotografu. Jak kuńka. Ona robi na nogach chyba nie bardziej. Dawaj. Nie wiem, ale przygotujmy nosze, bo będziemy sobie nasuwać. Po pierwsze, musimy ją obrócić. Nie wiem, kurde, czy to jest możliwe. Ale najlepiej, jakby nosze były głową w kierunku wyjścia. Karol? No, będzie ciężko. Ale chyba nie, chyba tam damy radę. Dobra, bo będziemy sobie nasuwać, no nie? Czyli co? Generalnie nie spadłeś. Mamy zachować panu procedurę? Procedura chyba 14. Dobra, ja to będę trzymał już udo. Unieruchamiamy girę. Dawaj tą szwaję. Dobra, stary, do ci będziemy unieruchamiać szwaję. Może inaczej, mam taki w ogóle pomysł, żeby Karol, jak trzymasz nogę, będziesz ją cały czas stabilizował ręcznie, manualnie. A my cię nasuniemy na nosie. Noga w porządku? Znaczy, przepraszam, ta szkita górna? Spoko. Będzie. Dobra, no to jak ręka w porządku, przytrzymujesz sobie. Tak. Nogę będzie ci stabilizował Karol, czyli nasuwamy cię na nosze z pełną stabilizacją. Ale nosze powinny być obrócone. Hej! Nie obrócimy. Nie ma problemu. Jest miejsce na obrócenie nosu. Ściana się osuwa. Nie, spokojnie, nie martw się, nic się nie osuwa. No, to jest pod kontrolą, wiesz? Ale jak możesz przecież na pędy wyjść? No, wyjdźmy stąd. Jest po lewej stronie, jest tam wyjście? Hania, wyjdziemy tędy? Nie. Tak. No, proponuję pójść kogoś na zwiast w takim razie. Tak, tu można naokoło przejść. Możemy wyjść drugą stronę. Szybior! Nie, tu tamten jest kierownik. Tam jest szybior! Szerzej. Ale tam zarząd, jest tyle, żeby ktoś, no. Tu jest więcej miejsca. Tu jest więcej miejsca. Tak? Dobra. Niech obrócą nosze. Dobra. Dobra, poszli obrócą. Trochę nogą wam pomogę, bo to mam trochę. Dobra, ale poczekajmy na gajce. Bo pabulon dostaniesz mi pomogę. Nie odprzejek. Nie, mam się tam, to nie może być odbywać. Nie możemy nic zrobić, ci powiem. W którym idziecie, tam? Czy tam? Tam. I po coś to łazi? Wiesz. Do za szparką. A z jakiego klubu jesteś? Jesteś zrzeszony w jakimś klubie? Nie, ja tak. A ubezpieczony jesteś? A byłeś tutaj sam czy z koleżanką? Sam. Sam byłeś? Sam. Na pewno? Sam, kurwa. PESEL. 77-03-23-09-416. Młody wyciągniemy, robotny, jeszcze musi pracować na naszą emeryturę. To wyciągniemy. Dobra. Ale masz tą kartę z NFZ? Prosty. A powiedz mi jeszcze tylko, czy... Bo jak nie ma karty, to... No właśnie, karta chipowa jest? Jest. Ubezpieczony jesteś, jak nie, to do 7 dni do nich. Bo ci przyjdzie rachunek, słuchaj. Czyli żadnej nie było, nie rany? Bo możemy rozcinać kombinezon, ale... Nie. Przy badaniu nie widziałem krwi. Nie, no. Rozcinamy? Nie. Dobra. Przygotujcie je tak, żeby zapiąć. Czyli trzeba je otworzyć i wszystkie pętle, które wchodzą pod bitka, żeby były sklarowane. Generalnie. Pomożesz tam z rąbą. Ty to może mu to pokrowcą unieruchomić z tych noszy. Nie, bo to będzie miał pod kolanami. Nie? Zazwyczaj. No i już dolomit. Boli cię mocno? Zniszczenie mogę ci.
Szczepior! A ty organizuj już ekipę tak, żeby można było tutaj sprawnie transport przeprowadzić. Dobra? Dobra, no. Tak, żeby to było wszystko ogarnięte. Dawaj, no, w ten sposób. Bo będziemy sobie nasuwać. Poszkodowany niech spokojnie siedzi. Niech się nie rusza. Zrobiłeś trochę cieplej? Teraz możemy cię na noszy, no ale peclowski. Dobry, za firmowy, wiesz? Noszę pecla, tak? No. Ferdynanda Pecla. O kurwa, świętej pamięci. Jak Ferdek... Tego miałeś nie mówić, chwilę. Jak Ferdek robił, to powinieneś się przeżegnać chorą ręką, kurwa, cię uzdrowić. Dobra, przeszykujcie pętlę, tak żeby to miało ręce i nogi. Dosłownie.